I w ten sposób dostaliśmy się do lokacji, gdzie jest wspomniany przez Filipa Clarka w żurnalu Móżdżek. Tak. Móżdżek na razie olewamy. Najważniejsze to zabrać się za tego strażnika i go pojechać. Dziem jest tym. Pięknie się układa. I jeszcze tak parę razy i pójdziesz spać. Zrobiony na szaro. Dobra, gdy zaczniecie strzelać do tego muszczka, tam z tyłu jest działko, które będzie was... No właśnie, o. To jest pokaz działka. Dlatego robimy to tak. Strzelamy parę strzałów i się schylamy. Strzelamy tak długo, aż nie poleje się jakaś tam maś. O, właśnie. Zabieramy sobie odbiornik. Teleporta. Wyżyczka już nie będzie do was strzelać. Muszczku się pozbyliśmy. Czas stąd spadać. Rzucamy teleportem, znaczy odbiornikiem, bo stąd innego zejścia nie ma. Gdyby komuś przyszło... przyszedł głupi pomysł do głowy, żeby to skakać, to się zabijecie, o właśnie. Teraz. Bardzo fajna rzecz dotycząca dalszego rozwoju akcji. Biegniemy sobie w prawą stronę. Tu jest statek, którym będziemy uciekać. Co robimy? Zostawiamy odbiornik. Znaczy, może inaczej. Ja sobie zostawię odbiornik. O! Gdyż dalszy etap gry można przejść bez tego teleporta. Można to tak zrobić, że naprawdę ten teleport będzie zbędny. A on ułatwi wam życie podczas ostatniej fazy tego siódmego epizodu. Teraz, gdzie należy się udać od statku? W lewą stronę, cały czas w lewą stronę, aż nie dobiegniemy do windy. I lecimy dalej. Tą ładowarkę omijamy. Bo tu jest druga. Twórcy to przemyśleli. Tutaj zacznie się przedostatni etap gry. Ładuj. Tak. Tutaj zacznie się przedostatni etap gry. Gdy zjedziecie windą na dół, nie na tej planszy, na której zjedzie winda, tylko na następnej, będzie gniazdo żelków. Tak. Trochę się trzeba będzie z nimi poużerać, dlatego między innymi jest tutaj ta winda i jest ta ładowarka. Winda wam nie ucieknie, nie ma się co martwić. Jedziemy z nimi, jedziemy, jedziemy. Te pierwsze egzemplarze są dosyć mocne, trzeba w nie z dwa razy trafić, ale wszystkie następne, które będą wychodzić z gniazda, są dosyć słabe. Gniazdo załatwiamy właśnie w taki sposób. Najpierw piłujemy je z lewej, potem z prawej. O, proszę bardzo. Jeszcze raz trzeba je trafić. No to co, uciekamy i jedziemy. Proszę bardzo. Teraz na drugą stronę. Do góry, wyciągamy giwerę. Pach! I skończyliśmy. Czekamy na następne egzemplarze. Te już powinny padać po jednym strzale. Dokładnie. Te młode są słabe. A my tymczasem znowu na górę. Oj, nie udało się. Dobra, odczekam sobie na następne. Złaźcie, bo nie mam czasu. Gniazdo jest dosyć proste. Jeśli znajdziecie swoje miejsce, złapiecie sobie timing tak zwany, tak? Będziecie wiedzieć, co kiedy robić, to nawet na dyfikulcie przejście gniazda jest proste. I znowu z lewej strony, następny strzał z prawej strony. I tak na przemian. Raz z lewej, raz z prawej ostrzeliwujemy gniazdo. Ostrzeliwujemy je tak długo, aż przestaną się pojawiać kolejne żelki. Dobra.
Dostał. 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 A, pole siłowe działa, ty szmaciarzu. Myślałeś, że mnie zaskoczysz, tak? Dobra. Dostał. Na prawą stronę. Do góry. Isru. Ach, w ostatniej chwili, kurczę, uciekłem. To już jest chyba ostatni egzemplarz. Mam takie dziwne wrażenie, że już skończyłem. Ale na wszelki wypadek... Tak, skończyłem. Strzał przeleciał na wylot. Jak się stąd wydostać, żeby się podładować? Prosto. Na następnej planszy... A to i tutaj. Jest czujnik, który otworzy wam tamte drzwi po lewej, które prowadzą do wyjścia z gniazda. Teraz można się wrócić. Wjechać windą na górę, podładować się. Z racji tego, że nie mam teleporta, będę się dosyć często kręcił tutaj przez tą windę, no i będę się wracał, bo pierwsze co, to na pewno was, no i jak widzicie mnie, przypiłuje trochę gniazdo, tak? Drugie co, to zaraz zobaczycie. Kurde, fajna ta muzyczka jest. Dobra, drugie co, to przypiłuje was żelek, który się niebawem pojawi. Tam trzeba wjechać windą na górę, trzeba zdjąć taką myszkę leżącą sobie na czujniku. I w bardzo wąskiej lokacji przyjdzie nam zmierzyć się z jednym z ostatnich żelków, tak? Nie, jeszcze nie tutaj. Dobra. Teraz. Pach. Nie ma. Nie ma. Dobra. Tutaj na górze jest ta myszka, o której przed chwilą wspomniałem. Wjeżdżamy tam windą. Niestety żelek, który się tutaj pojawi, nie pójdzie za nami. Macie dwie możliwości. Możecie się z nim zmierzyć albo tu na górze. Znaczy, na górze. Albo tam na dole. Gdy zjedziecie windą, o, już, już, szaleje, już. Chodź tu, ty, zielony szmaciarzu. Dobra, możecie się z nim zmierzyć albo tutaj, jak zjedziecie windą, albo spróbować wejść to piętro wyżej, właśnie tam nad drzwiami. Tam też możecie się, macie miejsce, żeby się przeturlać, tak? Czekamy na bandytę. No, kurde, trafił mnie, wiedziałem. Wiedziałem. Zemsta! O kurde, 1:1! No, nieładnie ty. Chodź tu. Żarty się skończyły. No kurde, łeb w łeb idzie ze mną. No w ten sposób to ja go w życiu nie wykończę. Może byś tak zaczął współpracować ze mną, co? No. No nie, no znowu. Czy mógłbyś w końcu przestać kombinować? Dobra. Koniec z tobą. No i teraz. Pierwsze co? To trzeba otworzyć te drzwi. Albo nie. Albo tak. Kurde, nie tym kluczem. Nie, tym kluczem. Nie, kurde, on zostawił klucz. Co ja gadam? Aj. To nie klucz od tych drzwi. Dobra, teraz możemy dopiero otworzyć te drzwi tutaj. Tym kluczem. Hehe. Dobra, ale zanim ja tam zejdę... To muszę po raz
trzeci wrócić się do ładowarki, gdyż, ponieważ, dlatego, że oraz nie inaczej, rozpoczniemy, panie i panowie, dziewczęta i chłopcy, ostatni już etap tego poziomu i ostatni etap gry. No to jedziemy windą najpierw. Uff, zero. No to by mnie, kurczę, pojechali. Ładujemy sobie osłonę. I dajemy czadu.